Plan Junckera, czy to będzie test między innymi na ową wolę zmiany reform Europy, Unii Europejskiej, krajów, które ją tworzą? To ma ożywić gospodarkę europejską. Równocześnie Europejski Bank Centralny zaczął skupywać obligacje. To jest druga taka akcja, dwie równoległe akcje, które mają pomóc europejskiej gospodarce, żeby wyjść z kryzysu. No, te pieniądze to jest przede wszystkim gwarancja, że konkretne projekty, dobre projekty będą poparte przez Europejski Bank Inwestycyjny, także politycznie przez Parlament Europejski czy Komisję Europejską, a więc dla inwestorów to jest ważna rzecz, taka gwarancja. Firmy państwowe, firmy prywatne powinny w to wejść. Będą to elementy partnerstwa publiczno-prywatnego, a więc generalnie pomysł dobry. Czy wyjdzie dźwignia 1 do 15, to znaczy 15 razy więcej będziemy inwestować, niż mamy poziom gwarancji, zobaczymy. A ważne jest, żeby były takie konkretne projekty jak elektrownia poligeneracyjna, a więc prąd, ciepło i gaz z polskiego węgla, którą chcielibyśmy zrealizować w Kędzierzynie w Koźlu, i to mógłby, powinien być program rządowy. W planie Junckera taki pomysł mieści się doskonale. Rzucam takie hasło: solidarność i bezpieczeństwo. Czy odpowiedź na to hasło brzmi Unia Energetyczna? Jak najbardziej. Co jest nowego w Unii Energetycznej w porównaniu z tym, co robiliśmy dotąd? Bo przedtem nazywaliśmy to Europejską Wspólnotą Energetyczną. Chodziło dokładnie to samo. Razem z Jacques Delors byłem szefem Komisji Europejskiej. Wprowadziliśmy do obiegu taki polityczny slogan, tak to nazwijmy, dokładnie 5 lat temu. I tam był tylko problem ze wspólnymi zakupami. Tego się nie udało załatwić, więc gdyby się teraz przy okazji Unii Europejskiej jakby dodać te wspólne zakupy gazu na przykład na zewnątrz Unii Europejskiej, to byłby sukces, to byłby krok do przodu. Bo inne rzeczy, jak wspólny rynek na przykład, mamy wszystkie regulacje. Mamy nawet na połączenia transgraniczne od 2 lat w europejskim budżecie 6,5 miliarda euro. Mamy na wspólne badania 6 miliardów na energetykę, więc te wszystkie elementy są wewnątrz budżetu. Efektywność energetyczna, one są albo już postanowione, jeśli chodzi o ustawodawstwo unijne, albo też są na to konkretne pieniądze. Natomiast to jest wielkie zadanie, także przed przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i przywódcami europejskimi, żeby w końcu jakąś formę wspólnych zakupów wprowadzić. I to będzie prawdziwy test dla Unii Energetycznej, bo to jest rzeczywisty postęp. Więc to, co jest przed nami, to oczywiście wdrożenie tego jak najszybsze. A więc znowu Rada Europejska, pan przewodniczący Tusk, który by skłonił przywódców europejskich, żeby to po prostu wdrożyć, bo w zakresie idei wszystko jest gotowe od dawna i znane.